Witaj w siódmym module kursu dotyczącego sieci komputerowych. Dziś zajmiemy się protokołem IP. Warstwa trzecia modelu OSI łamane na ISO jest zdominowana w większości przez jeden protokół. Popularność sieci Internet sprawiła, że pomimo występowania innych rozwiązań w warstwie sieci, najważniejszy pozostaje protokół IP, Internet Protocol. Warstwa trzecia modelu OSI odpowiada za adresację logiczną sieci. Każde urządzenie w swojej sieci dostaje niepowtarzalny adres, który pozwala go identyfikować w tej sieci, a także w innych sieciach przyłączonych. Każdy adres IP składa się z dwóch części. Pierwszy fragment adresu jest wspólny dla wszystkich w danej sieci i mówimy, że należy do sieci. Drugi fragment jednoznacznie identyfikuje urządzenie, zwane w sieci hostem, i pozwala rozróżnić w ramach danej sieci. Posiadając cały adres, możemy wskazać, do której sieci należy dany host, gdzie go poszukiwać. Aktualnie najczęściej wykorzystywaną odmianą protokołu IP jest wersja czwarta, IPv4. Adres w wersji czwartej składa się z 32 bitów. Zwyczajowo zapisujemy go w postaci kropkowo-dziesiętnej, czyli każde 8 bitów zamieniamy na postać dziesiętną i oddzielamy kropką od następujących 8 bitów. Pierwotnie część sieci i hosta była arbitralnie oddzielona przez podział całej przestrzeni adresowej na klasy. Wszystkie dostępne adresy zostały podzielone na 5 klas adresów oznaczonych literami A, B, C, D i E. Pierwsze 3 klasy zostały przeznaczone na adresację sieci i hostów przyłączonych do internetu. Klasa D została zarezerwowana na potrzeby specjalnego rodzaju transmisji w internecie, jakim jest multiemisja, jeden do wielu. Ostatnia klasa E została przeznaczona na badanie nad siecią. Stosowanie podziału klasowego miało ułatwić routing, który opierał się na adresie przynależnym do konkretnej klasy. Już po analizie pierwszych bitów router posiadał wiedzę na temat klasy i przestrzeni adresowej, z którą ma do czynienia. Oto przykład. Jak łatwo zauważyć, router, czyli urządzenie odpowiedzialne za kierowanie ruchem w sieciach IP, już po przeanalizowaniu pierwszych bitów adresu docelowego posiadał wiedzę, z jaką klasą i jakim podziałem ma do czynienia. Wracając do problemu klasy A. Czy tylko bardzo duże firmy o niebotycznych ilościach komputerów mogły liczyć na pulę adresów z klasy A? Okazuje się, że niekoniecznie. Kolejnym mankamentem podziału klasowego był brak możliwości łączenia kilku zakresów adresów, np. z klasy C, w celu stworzenia większej przestrzeni adresowej. Jeżeli firma potrzebowała 240 adresów, dostawała klasę C. Jeżeli potrzebowała 270 adresów, niestety przestrzeń klasy C była niewystarczająca i przyznawany zakres był z klasy B. Jeżeli firma jakimś cudem nie mieściła się w klasie B, czyli wykazała potrzebę zaadresowania powyżej 65,5 tysiąca hostów, dostawała klasę A. I tu należy postawić pytanie, czy taka polityka nie doprowadzi do szybkiego wyczerpania adresów? Tak. Dlatego wprowadzono podział bezklasowy z maską o zmiennej długości. Do adresu IP dołożono tak zwaną maskę, która informuje o miejscu podziału adresu na część sieci i część hosta. W ten sposób można bardziej elastycznie rozdzielać adresy sieciowe między użytkowników bez tak dużego marnotrawstwa. Podobnie jak w przypadku protokołów dostępowych, protokół IP zakłada dokładanie do porcji danych nagłówków. Tak przygotowany fragment informacji na warstwie trzeciej nosi nazwę pakietu. Tutaj widzimy przykład nagłówka protokołu IPv4, o którym rozmawialiśmy już wcześniej. Już w momencie tworzenia tej wersji protokołu zakładano jego następne wersje, dlatego pojawiło się pole wersja w nagłówku. Kolejne bajty to długość nagłówka IHL, który posiada pola opcjonalne, nie zawsze wykorzystywane, w celu określenia miejsca końca nagłówka i początku danych użytkownika należy jawnie określić to miejsce. Pole typ usługi przewidziane jest do określania zawartości pakietu pod względem ważności transmitowanych danych.
różne typy usług sieciowych należy potraktować z różnym priorytetem i temu ma służyć to pole. 16 kolejnych bitów przekazuje informacje o długości całkowitej pakietu łącznie z polem danych. Następne 3 pola nagłówka przeznaczone są do przekazywania informacji dotyczących fragmentacji pakietów. Numeracja fragmentowanych części oraz dodatkowe flagi pozwolą na prawidłowe złożenie przesłanych danych po drugiej stronie łącza. Jednym z najważniejszych pól nagłówka jest czas życia, czyli TTL. Mechanizm ten ma za zadanie uśmiercać zbyt długo krążące po sieci pakiety. Wysyłając informację do hosta docelowego, zakładamy, że pokonując ona kilka routerów, osiągnie swój cel. Pakiet, rozpoczynając swoją wędrówkę, dostaje na starcie np. TTL równe 255. Przekazanie pakietu przez router do innej sieci powoduje zmniejszenie licznika o 1 i tak do momentu, aż TTL osiągnie wartość 1. Router, który dostaje pakiet z TTL równe 1, ma za zadanie uśmiercić go i wysłać do nadawcy informację o wygaśnięciu jego czasu życia. W ten prosty sposób chronimy sieci IP przed nieskończonym odbijaniem pakietów. Pole protokół przekazuje informacje o protokole warstwy wyższej, który jest zawarty w polu danych, a suma kontrolna nagłówka pozwala na weryfikację poprawności całego nagłówka pakietu. Pozostałe 2 32-bitowe pola to pewnie adres nadawcy i adres odbiorcy. Zapoznaj się teraz z prezentacją multimedialną, z której uzyskasz informacje na temat protokołów warstwy transportowej.